przypomnieć, gdzie w Rzymie dzisiaj spotykają się wierni tego miasta. Mianowicie w Bazylice Świętego Marka na Piazza Wenecja. To jest kościół dość stary, bo z IV wieku, wzniesiony w 336 roku przez papieża Marka, który potem został święty. Wzniósł go na cześć swojego świętego patrona, o którym legenda mówiła, że właśnie w tym miejscu napisał Ewangelię. A Ewangelia jego to było spisane świadectwo świętego Piotra. Popatrzcie, jak blisko jesteśmy w tej bazylice, bazyliki świętego Piotra i osoby świętego Piotra. Marek nie głosił swojej Ewangelii, przekazał nam to, co zobaczył, usłyszał, dotknął, zrozumiał z Jezusa i w Jezusie sam święty Piotr. Ale prawdziwym przewodnikiem po tym naszym dzisiejszym spotkaniu jest Słowo Boże. I zastanówmy się, co ta stacja, co ten dzisiejszy dzień ma nam do powiedzenia w naszej wielkopostnej podróży do spotkania z umarłym i zmartwychwstałym Jezusem. Usłyszeliśmy bardzo chyba popularne i dosyć znane czytanie o uzdrowieniu Naamana. Kilka wątków chciałbym wam z tego czytania wyjąć, jak i z dzisiejszej Ewangelii, abyśmy mogli lepiej przeżyć tę Eucharystię, ten dzień i Wielki Post. Przede wszystkim nie przestaję się dziwić temu, że owemu Naamanowi, bardzo sławnemu, jak stwierdza tekst Pisma, ale choremu na trąd, pomogła dziewczyna z Izraela, która została porwana przez wojska Naamana ze swojego własnego kraju na obczyznę. Może to jest bardzo nieznaczący szczegół tego opowiadania, a jednak jest w nim coś bardzo ujmującego. Coś bardzo, chciałoby się powiedzieć, już chrześcijańskiego. Chociaż w Starym Testamencie, w samej głębi Starego Testamentu. Nic nie mówi Słowo Boże o wahaniu tej dziewczyny. Ona widzi rozpaczliwą sytuację Naamana i spieszy z pomocą. W moim kraju jest prorok, który może ci pomóc. Taki serdeczny gest serca. Bóg ma, chciałoby się powiedzieć, swoich, nie tylko wśród chrześcijan, nie tylko po Chrystusie, ale także i przed Chrystusem. Mówi się nieprzypadkowo o świętych Starego Testamentu i pewnie wtedy bardziej myśli się o wielkich prorokach, o tych, którzy dokonywali wielkich cudów, głosili Słowo Boże w imieniu Boga. A może mniej myśli się o tej dziewczynie bezimiennej, która okazała swojemu prześladowcy w pewien sposób, bo jeśli ona tam została porwana, to na pewno była niewolnicą. Ludzkie serce. I trochę pozwoliła Bogu uśmiechnąć się do tego Naamana przez swoją prostą posługę słowa, przez dobrą radę. Zresztą tacy nieznaczący ludzie pojawiają się jeszcze w drugim momencie, jak on już przyjechał do tego Izraela, i prorok mówi mu coś, czego nie oczekiwał, to chciał się spakować i wrócić z powrotem. I właśnie słudzy, znowu słudzy, jego właśnie słudzy w tym wypadku zatrzymują go i mówią: słuchaj, jak przejechaliśmy taki szmat drogi, to po co wracać? Może warto spróbować? To jest także niesamowite. Mądrość ludzi prostych. Mi się przypomina teraz święty Benedykt, który swoim mnichom kazał słuchać nawet dzieci, a może nawet szczególnie dzieci, dlatego że uważał, że do dziecka Duch Święty ma jakiś bardziej bezpośredni przystęp i dlatego dziecko często powie ci prawdę od samego Ducha Świętego wprost, bez ogródek. A więc to bardzo zaskakujący motyw. Druga myśl, która mi przychodzi, jak czytam to Słowo Boże, to jest sam Naaman, którego ten fragment rysuje, autor natchniony maluje jego historię między wiarą i niewiarą.
On najpierw wierzy temu słowu tej dziewczyny. I jedzie, pakuje się, nawet jest powiedziane, ile ze sobą zabrał. 10 ubrań na zmianę. I kiedy przyjeżdża do tego Izraela, najpierw wpada trochę w konflikt dyplomatyczny z królem, no, który czuje się trochę postawiony pod ścianę. To jest jeden z bardziej takich radosnych urywków Starego Testamentu, kiedy król Izraela odczytuje list króla Aramu, mówi, chyba on szuka ze mną wojny, bo ja nie mam takiej mocy, żeby uzdrawiać ludzi. Ale usłyszał o całej sprawie prorok i mówi, przyślij go do mnie. No i bardzo prosta rzecz, zanurz się 7 razy w tej rzece. I tutaj już trochę jest dla niego za dużo. Spakował się, zabrał co potrzeba, uwierzył tej swojej służącej, no ale no bez przesady. Oni mają dużo lepszych rzek u siebie niż tutaj w Izraelu. I tu się pojawia jakiś moment niewiary. Skąd ta niewiara mogła wymagać? Może dlatego, że to, co prorok mu polecił, to było zbyt mało cudowne? I to chyba tak jest, że w naszej wędrówce wiary bardzo często oczekujemy od Pana Boga rzeczy cudownych. To znaczy, z jednej strony chcielibyśmy, żeby nas pouczali najwięksi, prorocy, wielkie autorytety. Trudno nam przyjąć słowo pouczenia albo zachęty od człowieka, który jest sługą, niewolnicą, porwany, nieznaczący. I podobnie jak już zdobędziemy się na ten akt wiary, no to chcielibyśmy zobaczyć coś cudownego. Chcielibyśmy się przekonać, że Bóg istnieje, a najbardziej to chcielibyśmy się przekonać, że tu, w tym momencie, już teraz działa na naszą korzyść, zgodnie z naszą logiką, z naszym rozumieniem porządku dziejów, z naszymi oczekiwaniami. Jak nie ma fajerwerków duchowych, to od razu mamy tendencję, żeby zrobić jeden krok wstecz. I to nie dotyczy tylko takich sytuacji, jak jest nóż na gardle, jak było w przypadku owego Naamana. Życie albo śmierć, i to okrutna śmierć na trąd. To bardzo często zdarza się przy takich prostych decyzjach jak modlitwa. Boże, jak długo jeszcze mam się modlić? Dlaczego ja nic nie widzę? Dlaczego nic więcej nie rozumiem? Dlaczego nigdy mnie nie wysłuchałeś? I najczęściej to nigdy mnie nie wysłuchałeś oznacza właśnie to. Dlaczego nigdy nie pokazałeś mi się w sposób wyraźny, namacalny, żebym mógł powiedzieć, tu byłeś, potwierdź, Panie, moją wiarę. Ile razy mogę mówić do tego obrazu, a obraz ani razu do mnie? Ta pokusa jest w nas bardzo, bardzo głęboko utkwiona i w Wielkim Poście pewnie powinniśmy sobie zdać z niej sprawę i jakoś jej przeciwdziałać. To znaczy zrozumieć, że nie wolno nam kusić Boga. Że nie wolno nam podporządkować Bożej logiki naszej logice. Ostatecznie to nie są dwie różne logiki i to nie są dwie różne prawdy, tylko my z różnych powodów bardzo mało widzimy i rozumiemy. To zaufanie, które kojarzy się także i które łączy się z tym niewymaganiem od Boga rzeczy cudownych, jest fundamentem podróżowania przez Wielki Post. Przyjęcie monotonii, przyjęcie tego, że praktycznie nie widzę, że coś się zmienia, ale trwanie przy swoich chociażby postanowieniach i przyrzeczeniach jest super, super ważne, żeby mógł się dokonać cud. I trzecia, najważniejsza myśl dzisiejsza, bo pochodzi z Ewangelii, ale jest takim wprost pokazaniem tego, o czym mówiło także to pierwsze czytanie. Żydzi bardzo długo odkrywali to, że Bóg może kochać także nie Żydów. To jest ich własna historia. Tutaj być może najważniejsza jest Księga Jonasza. Pamiętacie, Pan Bóg posyła kogoś właśnie poza i to jeszcze do bardzo grzesznego miasta. I prorok buntuje się. Prorok buntuje się. Tu może trochę wygląda inaczej sytuacja, bo ten poganin przyjechał do Izraela. Prorok mu pomaga.
ostatecznie wszystko dobrze się kończy, jest uzdrowiony, poznaje Boga prawdziwego. Ale wciąż jakby, to nie jest tylko żydowska historia, w sercu człowieka wierzącego rodzi się pewnego rodzaju zazdrość, żeby Bóg był tylko moim Bogiem. I jest bardzo piękne, że chcemy, żeby Bóg był moim Bogiem i byłoby jeszcze cudowne, gdybyśmy do tego dodali, że chcemy być Jego własnością, tak jak chcemy, żeby On należał do nas. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy mówimy tylko moim Bogiem. Nie kochaj mojego sąsiada bardziej niż mnie, a na pewno więcej mu nie błogosław niż mnie. To byłaby skrajna postawa, ale na przykład taki mały przyczynek do rachunku sumienia. Ile razy, jak jestem na mszy świętej, myślę o tych, których nie znam? Czy w ogóle moje bycie w Kościele jest otwarciem się, powiem bardzo szeroko, na wszystkich? Czy tylko jest zamknięciem się w przestrzeni moich własnych potrzeb? No może potrzeb jeszcze kilku osób bliskich, może mojego Kościoła, może mojej ojczyzny, może mojej diecezji. Jest coś, czego Żydzi musieli się nauczyć i czego my także musimy się uczyć, każdy na własną rękę, także w naszej drodze chrześcijańskiej i także przez Wielki Post. Bóg nie chce, żebyśmy zbawiali tylko duszę swoją. Bóg chce, żebyśmy zbawiali razem z Nim albo pomagali Mu w zbawianiu, mówiąc dokładnie, także innych. Nie mogę być żywym członkiem Kościoła, jeśli myślę tylko o sobie. Nie mogę naprawdę przynależeć do Chrystusa, jeśli troszczę się tylko o swoje własne dobro. Kiedy Jezus to powiedział w tym fragmencie dzisiejszym Ewangelii, no to wiecie, co się stało. Porwano Go i chciano strącić z najwyższego miejsca, na którym zostało osadzone miasto owych bohaterów ewangelicznych. Nie chcemy słyszeć takiej Ewangelii, wolimy religijność skoncentrowaną na nas. Nie da się przeżyć Wielkiego Postu, jeśli nie myśli się o Bogu i o innych. Ta jałmużna, ona nie jest po to, żebyśmy wyglądali fit albo żebyśmy byli bardziej zdrowi. Ta jałmużna, ona jest po to, żeby zaoszczędzić, żeby przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi. I każde nasze inne ograniczenie nie jest tylko zapewnianiem zbawiania dla siebie. Odmawiasz sobie czegoś, walczysz ze swoją słabością, wydajesz zdecydowaną walkę grzechowi w twoim życiu, nie tylko dla siebie, ale dla każdego i pozwalasz na to Bogu, dla którego Bóg chce użyć tej energii, która w tobie wtedy wzrasta, a to jest energia miłości, jedyna, która przemienia nasz świat. Chrześcijaństwo jest właśnie w tym względzie uniwersalne. I w tym kontekście przychodzi to słowo, bardzo smutne słowo Jezusa, które opisuje pewien mechanizm historii świętej, jakże bardzo aktualne dzisiaj. Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. No i co powiedzieć? Tak było, tak jest i tak będzie. Bo to, że jesteśmy uniwersalnie nastawieni do świata, że myślimy o innych, to nie znaczy, że mamy nie doceniać swoich. To nie znaczy, że wolno nam zapominać o tych proroctwach, które Bóg na naszych oczach i w osobach być może przez nas znanych, przy wszystkich ich słabościach, wielkościach i słabościach, dla nas uczynił. Czytamy dzisiaj tą historię Naamana nie tylko dlatego, żeby myśleć o Naamanie, ale żeby pomyśleć o sobie. Myślicie, że Bóg przestał działać w naszych czasach? Ci Naamanowie mają inne imiona, a Jezus dzisiaj ma także swoich reprezentantów we wszystkich stanach Kościoła. Na pewno wiecie, o czym myślę. Dlatego tak chciałbym zakończyć moim własnym świadectwem. Jan Paweł II, którego poznałem po tekstach przede wszystkim, chociaż dwa razy miałem okazję spotkać się z nim w takiej bezpośredniej bliskości i nawet porozmawiać.
Ale Jana Pawła II poznałem przede wszystkim po jego tekstach. Był dla mnie i jest i pozostanie wielkim prorokiem. I jest to wielkość, która nie pochodzi od człowieka. Jest to wielkość, jak w przypadku każdej świętości, glinianego naczynia. I nie może być inaczej. Które Bóg wybiera i wypełnia swoją łaską, żeby nie z nas, ale z Niego była owa przeogromna łaska. Przeogromna moc, która przemienia świat. To jest także część prawdy, być może nawet prawda zasadnicza o tym człowieku. Człowiek, który odkrył ciało. Odkrył w chrześcijaństwie ciało. Po świętym Augustynie, który ciała się bał, który o małżeństwie mówił tylko z pewnego kącika, to jest człowiek, który po tylu wiekach pokazał piękno miłości małżeńskiej. A skąd on to wiedział? Bo nie był odludkiem od ludzi świeckich. On z nimi był na co dzień. On od nich usłyszał to, co zapisał. I w miłości, i w odpowiedzialności, i w katechezach o mężczyźnie i kobiecie, mężczyzną i kobietą stworzył ich. Wielka wizja Kościoła, w której łączy się i mistyka, i liturgia, to jest także i dzieło tego człowieka, i wiele innych, i także pewien skutek polityczny, jego niepolitycznego działania ewangelizacyjnego, czyli odzyskanie naszej niepodległości, jakieś otwarcie drogi do nowej wolności, do nowej Europy. To wszystko jest On. To nie chodzi o to, żeby teraz post walczył z karnawałem i żebyśmy robili bilans strat i zysków. Chcę tylko powiedzieć, że ja osobiście Jego dziedzictwu nie przestanę wierzyć. I to, co u Niego mogę wyczytać, każdego dnia karmi moją wiarę. Nie sprawia, że myślę o Nim, że był złotym naczyniem. Jestem przekonany, że Paweł miał rację, mówiąc o wszystkich, również i o sobie. Jestem poronionym płodem, gliniane naczynie. Ale jak wiele Bóg zrobił dla nas przez to gliniane naczynie. Proszę was zatem, badajcie, szukajcie, ale niech nie sprawdzają się między nami jakoś boleśnie te Jezusowe słowa, przynajmniej dzisiaj, po tylu latach czytania i słuchania Ewangelii, że prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. To znaczy, że prorok często jest widziany bez sympatii, bez wsłuchiwania się, bez wystarczającej uwagi, żeby odróżnić plewy od prawdziwego złota. Albo tylko i wyłącznie skupiając się na jednym aspekcie. Poza tym pewnie jest tak, że ta zasada, o której Jezus mówi, ona jest naprawdę istotną częścią Ewangelii. Być może także wpisana, na pewno wpisana w Jana Pawła II i w jego historię, tu od Krakowa, przez plac świętego Piotra, owego 13 dnia maja w 81 roku, przez niechętną prasę, często dla niego już wtedy, i tak jak widać, nawet i po śmierci. Odrzucenie, słuszne czy niesłuszne, zawsze jest jakimś znakiem Bożego działania także, znakiem obfitości Jego łaski. Jezus też został odrzucony. Oczywiście tutaj trzeba zachować wszelką proporcję, dlatego że On jest cały czysty i bezgrzeszny. On jedyny. I ze względu na Jego zasługi, Jego Matka, wyjątkowo. Ale proszę was, myślmy z sympatią o prorokach, którzy stanęli na naszej drodze. Z sympatią i ze zrozumieniem. Szczególnie o tych, którzy nie żyli w łatwych czasach. Tak oto to Słowo Boże przygotowało nas do tego, żebyśmy weszli w to, co jest najważniejsze w tej Eucharystii. Czyli w ucztę, ale także i w ofiarę.
Pan tutaj w prostych gestach, ten, który stał się sługą, wskazuje nam drogę do uzdrowienia. I on tutaj umiera za wszystkich, nie tylko za mnie. Proszę was, pomyślcie na tej Eucharystii, może o tych, którzy naszej modlitwy potrzebują. Może szczególnie o tych, których nie znamy, a o których teraz bardzo myśli Bóg. I w ten sposób staniemy się tacy bliscy temu, co się dzieje na ołtarzu między nami. Pan jest z nami, żeby za nas oddać swoje życie. Chodźmy zatem i celebrujmy Jego miłość do nas.